poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje. Drużyny. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś się? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunt Rodim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. Już sobie wypiłeś?
To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Co mnie zrobiłem? Uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn. Na niego! Miło było poznać. Wolni. Cisza na morzu, cisza w komnacie, nie dotykaj mnie! Dobrze, jak syn zna handlarza, to raz jeden w nim. Essek en Aven! Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Stój! Koltes Gryfenesa Anwar. Hector? Tenef Strede. Będziemy musieli zarekwirować część waszych zbiorów. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika.
Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest... Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym Gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? Ten też.
No już, już. Tego. Dobra kobieto, zaprowadzi mnie ta droga do Wyzimy? Prędzej do drogi. Nie słyszeliście, że tu gry krasuje. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna.
Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach. Ale za późno. Znów kogoś dopadły. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie z oczy. Tu. Jeden leżał tam, pod pińkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Te ślady są starsze. I głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. I to, co z niego zostało. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy.
medalion drży, to miejsce mocy. Jedziemy! Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie. Podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no. Widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale... wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nilfgaard ceni sobie jedno, porządek. Gryf go zaburza, więc musi zniknąć. Tak, najpierw wezmą się za potwora, a potem za ludzi. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem.
jest aż daleko. Skaranie boskie z tym gryfem. Tak? Rusz się. O! A, kule się biją. Magia to miejsce mocy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Słuchaj, miłasz, nigdy przez nie w tym powtórzasz. Nikomu. Z Ciężkiem masz się nic nie bawić. Ale Ciężko to był najlepszy kolega. Ciężko to był. Jedziemy! To proszę. Ja dam swoje wieje. Wychylisz ze mną kumelek? Nie.
zaraz wzięli na skutki wiedźmaków. No! Tak, tak. A czy Bojan będzie szedł jakoś niedługo w domu do Blonda? Tak, było. A po co? Dożliwie jeszcze daleko. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Borze. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Mi opowiadała, że kiedy się Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skrzydło wiedźmak, żeby sobie wrócić i upolnili wiedźmak. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami.
Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie.
Witajcie. Nowe słonko nam świeci. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Medalion drży to miejsce mocy. Co to jest, do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe.
Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! Czego? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas było dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny.